imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii ewangelickiej z Nowego Sącza. Drodzy, witam Was 30 maja, we wtorek, o poranku lub może o innej porze dnia. Chcemy skierować nasze myśli, nasze serca na Boże Słowo. Na Słowo Boże, które każdego dnia chce nam towarzyszyć. Które chce nam przypominać o tym, że Bóg nas nigdy nie opuścił, że zawsze nas prowadzi, jest z nami i każdego dnia nam błogosławi. I takie też dzisiaj Słowo znajdziemy w naszych książeczkach z Biblią na co dzień. Słowo, które chce nam przypomnieć o Bożej wspaniałomyślności dla nas, dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. O tym, że Bóg zawsze myśli o człowieku, że chce dla niego jak najlepiej. Tylko my często o nim zapominamy. Zapominamy w sytuacjach, które wydają nam się normalne. A później, kiedy zaczyna dziać się coś złego, mamy wyrzut do Pana Boga. Mamy pretensje do Niego, że coś w naszym życiu jest nie tak. I tak, drodzy, było z Izraelitami. Z Izraelitami, którzy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, na samym początku tego rozdziału kierują do Boga wiele roszczeń. Roszczeń, które związane są z ich życiem, z ich sytuacją na pustyni. A co odpowiada im Bóg? To słyszymy dzisiaj w 11 rozdziale, 23 wierszu. Czy ręka Pana jest na to za krótka? Bóg pyta nas. Pyta Izraelitów, czy Boża ręka, Boża dobroć, Boża łaska, Boże miłosierdzie jest za małe? Dla nas dzisiaj ważne jest to, abyśmy mieli pokój, abyśmy mogli w tym pokoju żyć, abyśmy mogli razem ze wszystkimi cieszyć się tym, co Bóg każdego dnia nam daje. Izraelitom dał wolność. Wolność, która zawsze objawia się tym, że może dojść do sytuacji, że człowiek będzie niezadowolony z tej wolności. Że zawsze będzie miał jakieś roszczenia. Ale Bóg w swojej wspaniałej myślności daje nam każdego dnia odpowiedź w swoim Słowie. I tak dzisiaj chcę do nas mówić w Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale, 19 wierszu. Jezus mówi, powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. Niedawno przeżywaliśmy święto zesłania Ducha Świętego. Dzień Zielonych Świąt. Dzień, który kojarzy nam się z tym, że możemy cieszyć się Bożą obecnością. Obecnością Ducha Świętego, który jest wokół nas, jest w nas, przenika nas i przypomina nam o wszystkich wspaniałych dziełach, które Bóg uczynił dla nas w Jezusie Chrystusie. Nasze prośby, nasze błagania chcemy skierować właśnie do Niego, aby On nas wspierał każdego dnia, posilał, prowadził, abyśmy mogli być obecni w Nim, a On w nas. Drodzy, tego myślę potrzebujemy i o to chcemy Boga prosić. Bo wszystko to, co mamy, mamy od Niego. Nasze prośby dochodzą na Niego.
nasze wołania i błagania każdego dnia, które kierujemy z wiarą, z nadzieją, z miłością, z troską o nasze życie, o życie kogoś innego, zawsze do Boga trafiają i nigdy nie zostaną bez odpowiedzi. Słuchajmy jeszcze słów księdza Romana Miklera. Człowiek żądający znaków z nieba usiłuje pozostać panem swego życia i panem historii. Broni się przed złożeniem swego życia w ręce Jezusa. A Jezus odmawia dania znaku, jeśli człowiek kusi Boga. Jeśli człowiek usiłuje dopasować Boga do swoich o Nim wyobrażeń. Usiłuje ograniczyć Jego suwerenność, a Jego działanie i moc wykorzystać dla własnych celów. Nie ograniczajmy naszego Boga. Nie dawajmy Mu powodu do tego, aby On stwierdził, że nasze prośby, nasze błagania są bezzasadne. On jest naszym Stwórcą, naszym dobrym Tatą, który chce dać nam wszystko to, co dobre. Ufajmy Mu. Bądźmy wdzięczni za to, że On jest z nami. Drodzy, życzę Wam Bożego posilenia w tym słowie, błogosławieństwa na ten rozpoczynający się dzień, a może na jego końcówkę. Bądźcie z Bogiem. Amen.